Siema, nawijajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro, a w dzisiejszym filmie będę grał w Fortnite'a bez skakania. I oglądajcie ten film do końca, bo naprawdę wyszedł przekozacko. To już mogę wam zdradzić. Ale zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ja filmy wrzucam codziennie, więc po prostu jest warto. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie używasz kodu Skiro, no to zrób to, wystarczy wejść w zakładkę, wesprzyj twórcę, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle. Mega prosta sprawa. I oczywiście, żeby nie było, odbindowałem sobie ze spacji skakanie, więc teraz jak naciskam spację, sami to słyszycie, to nic się nie dzieje. Tak po prostu, żeby mnie nie kusiło, bo wiecie, jak się gra, no to czasami przez przypadek odruchowo mogę nacisnąć tą spację, a tak to nie będzie żadnych przypadków już. I jeżeli wam się podoba ten challenge, no to możecie zostawić łapeczkę w górę, to może nagram drugą część właśnie tego samego challenge'u, czyli grania bez używania spacji, czyli bez skakania. I stwierdziłem, że na sam początek polecę sobie na taką trochę mniejszą miejscówkę, aby ogarnąć, jak się gra w ogóle bez tej spacji, bez skakania. Mam nadzieję, że szybko pojmę to i nie będę za bardzo lamił, chociaż jakby nie patrzeć, skakanie jest bardzo potrzebne w Fortnite'cie, ale zobaczymy. Oczywiście budulce sobie zbierzemy na szybko. Tutaj mam trzy skrzynki w tym domku, więc nie jest źle, od razu będę miał sporo itemów tak naprawdę. Rozwalmy te całe palety, po co mi one tutaj? Będę miał chociaż więcej drewna dzięki temu. I cyk, co będzie w pierwszej skrzynce? Famas, nie najgorzej, oczywiście sobie zbieramy. Tutaj mamy kolejną skrzynkę, oczywiście jeszcze ammo. Snajperka! To jest nawet jakiś tam plan, aby właśnie stać na daleko i tylko i wyłącznie strzelać ze snajperki. Bo wtedy skakanie nie będzie zbytnio potrzebne, jakby nie patrzeć. I oczywiście, tak jak widzicie, piję kewy, bo często wszyscy mi piszą, pij te kewy. Ja po prostu zapominam na odcinkach pić te kewy, bo jestem skupiony na tym, żeby robić challenge i później zapominam o kewach. I RPGa dostałem, a pompy nie. Ja nie wiem, czemu czasami w Fortnite jest tak, że na przykład dostaje się wszystkie itemy oprócz pompy. Przed chwilą słyszałem, że właśnie gościu zrobił fraga. Jak ja mam... Chciałem teraz podskoczyć i strzelić tam do niego. Aczkolwiek, no niestety nie mogłem skakać. Sami w sumie wiecie czemu. I teraz jak go tutaj podjechać, jak nie mogę skakać? Może najpierw wypiję tego kewa, na wszelki wypadek. Spróbuję to rozwalić. No to będzie ciężko. Dobra, udało się go pokonać. Tak jak widzieliście, bez skakania nie było wcale trudno, ale szybko się wrócę do tego budynku początkowego i użyję tej apteczki. Powiem wam, że nadal boli mnie to, że jeszcze nie mam pompy. Naprawdę chcę ją zdobyć. Nawet dostałem skara, a nadal nie mam pompy. Co jest nie tak? Dwie duże poty mam, więc teraz będzie 200 hapsa i będę się czuł chociaż trochę bezpiecznie. I chyba niestety muszę wziąć tą wolną pompę, no nie mam innego wyboru niestety. Ale się tam strzelają na tej farmie, zaraz tam muszę oczywiście lecieć, też się postrzelać. Ale najpierw została mi jeszcze ta skrzynka i ta skrzynka, bo jakieś inne już nie będę szedł w sumie. No i teraz, jak ja tam wskoczyć? No nie mogę skoczyć, no muszę jakoś tak to otworzyć. Dobra, git, udało się. O, pułapeczka. Ja z chęcią bym przeskoczył przez każdy płotek, ale nie mogę. Taki challenge sobie wybrałem. Ale jakby nie patrzeć, to jest fajny, bo pokazuje, że w Fortnite'a trudno jest grać bez skakania. I w Fortnite'cie często mam tak, że sobie biegnę i podskakuję tak, żeby jakimś cudem nikt mnie nie trafił ze snajperki. Tak po prostu, żeby snajperom utrudnić robotę. Po prostu sobie biegnę i sobie skaczę, a teraz nie mogę tego robić. I czuję się tak mało bezpiecznie. Albo biegnę, podskakuję, obracam się, oczywiście w locie i patrzę się znowu do przodu. Aby nie spowalniać, jak na przykład chcę się obrócić. Tutaj widziałem gościa, jest dokładnie przede mną. Nie mam załadowanego ammo do RPGa. Ładuj się, bo gość mnie podjeżdża. Nie, to jest bez sensu. Jak ja nie mogę skakać, to ja się totalnie gubię w tym Fortnite'cie. Jest tak ciężko grać bez tego skakania. No nie da się, po prostu się nie da. Musiałem to zrobić, po prostu musiałem to zrobić, nie mogłem się powstrzymać. Jakby nie patrzeć, pierwsza gierka nie wyszła aż tak źle. Tym razem lecimy sobie oczywiście na Pleasant i zobaczymy, co tu uda się zrobić. Wydaje mi się, że polecę na tego ceglaka, ponieważ tutaj mam dwie skrzynki. Oczywiście najpierw lecę na tą wyższą, a później zejdę sobie po tą niższą. Tylko mam nadzieję, że nikt nie wyląduje tutaj ze mną. Chyba jestem bezpieczny, gdyby nie ten gościu. Fajnie. Fajnie, po prostu rewelacyjnie. Jak na Pleasant się nie dało, to może teraz na zalewie zostoju się uda. Tylko ja sobie polecę, wiecie, tak na spokojnie, bardziej na te domki z boku, żeby nie lecieć w sam środek miasta, tam gdzie wszyscy lecą. Wiecie, bezpiecznie. Oczywiście mam teraz na sam początek pompę i to już mi się podoba, naprawdę to mi się podoba. Skrzyneczka oczywiście będzie tutaj otwierana. I teraz nie mam jak stąd wyskoczyć, więc muszę rozwalić tutaj krzaka.
Wypijam szybko tu dużo potę, bo wątpię, że znajdę zaraz małe. Tak zawsze jest, że wypijam dużo potę i za chwilkę właśnie znajduję małe. Ale nieważne, no to najwyżej na później będą te małe poty. O, duża apteczka, to się na pewno tutaj przyda, żeby się później leczyć. Ale wiem, że są dwie skrzynki na dole za taką pewną ścianą, więc oczywiście tam lecę. O, jem czwórka. Coraz lepiej, nie ukrywam. I co my tutaj mamy? Dwie skrzynki za tą ścianą. O tak, dobra. Jedna, i co tu będzie w środku? Więcej leczenia. Nie najgorzej. A tutaj pompa jakaś fajna. No i oczywiście nie, żadnej pompy. Dobra, lecę w stronę strzałów. Nie mogę skakać, ale co tam. Poradzę sobie, tak czy siak. A tym bardziej, że nic nie widać na dosłownie 15 metrów do przodu. Jeszcze sobie bym ogarnął tą pułapkę. O nie, jakiś gościu jest tutaj przede mną. Chciałem sobie tak kulturalnie wejść, ale nie mogłem, bo no zobaczcie, bez skakania. O, da się jednak, ale z początku nie mogłem tego zrobić. O, ktoś tu jeszcze biegnie. Chłop ma miecz, tako. Więc ja stąd robię zawikę, jak najszybciej mogę. Tu jest pułapka, ją biorę. I gdzieś tu ją muszę postawić, nie wiem jeszcze gdzie, ale ją postawię tutaj chyba, o. W tym miejscu i muszę go teraz zbejtować. Bejtujemy chłopa, niech on tu do mnie przybiegnie, do mojego pokoju. Próbuję wszystko rozwalić granatami, ale ja się nie dam. Ja tu będę na niego czekał. No tu przyjdzie kiedyś, czy tak będzie sobie... Rzucę te granaty. Nawet mu tu postawię chyba rampę, tak żeby sobie tędy wszedł. No wchodź tu do środka, gościu, a nie. Okej, próbuję wbijać. Ja uciekam i niech on wchodzi w tą pułapkę. Wchodź do środka, gościu. Zamykam drzwi i czekamy. No to musi się udać, dosłownie to musi się udać. Chyba się nie uda, bo zauważył tą pułapkę. Dobra, mamy go. O, ktoś tu jeszcze przyszedł, fajnie. A musimy tutaj dla pana jakąś pułapkę postawić. Jest nade mną. I co ja teraz mam zrobić? To jest ciężka sytuacja tutaj. Mamy kolejnego typa. Jaką mi tu snajperkę przyniósł w ogóle. Powiem wam tak szczerze, że bez skakania nawet da się grać. Można się do tego przyzwyczaić po czasie, tak szczerze. No można powiedzieć, że też grałem kilka gierek przed nagraniem tego filmu i też nie wychodziło tak najgorzej. Chociaż teraz z pewnością idzie mi lepiej niż przed odcinkiem. Otwieram jeszcze kilka skrzynek i spadamy stąd, ale chyba słyszałem jeszcze jakieś strzały stamtąd właśnie. Więc jeszcze tam zobaczę, co się dzieje. Nikogo nie widzę, ale słyszałem strzały na 100%. O! Pan ryba. Wiedziałem, że coś słyszałem, no 100% byłem pewien. Jeszcze tak na wszelki wypadek wszedł sobie tutaj do środka, wybił te kewy, żeby mieć te równo 50 kewa, okej. I teraz mogę walczyć. No i co? Pozostaje mi chyba tylko lecieć teraz do strefy. Jest łódź, git. Mamy łódź, więc nie będzie aż tak źle. O, tam jest gościu na lewo, ale nie wiem co z nim robić. Spróbuję wjechać na tą górę i wtedy go jakoś tam zaatakuję. Dobra, ta strefa jednak nie jest aż tak daleko. A mam szansę tutaj pokonać gościa. W ogóle zostało 25 graczy do końca. On gdzieś tutaj był. Gdzieś tutaj biegł. Już go zgubiłem. Dosłownie biegł gdzieś tędy. O, tam jest, dobra. O nie, o nie. Jak ja mogłem tego nie trafić? Teraz już trafiłem. Mamy go. I on też miał ten fajny granatnik, więc oczywiście też go zabieram, bo on może mi naprawdę bardzo pomóc w tym meczu. Niby ta snajperka jest fajna, aczkolwiek chyba wybiorę granatnik, co nie? Idą amo. 5, dobra, biorę go. Zamiast snajpy. Co tu się stało? Tu ja nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że tu nikogo w środku nie ma. Chyba nie, więc sobie na luzie użyję tej apteczki. I oczywiście kolejna strefa, chyba jeszcze dalej. Tu jest RP, którego raczej nie biorę. Bierzemy sobie tylko tą apteczkę. Kewiki, żeby mieć ich więcej, chyba 6 ich teraz mamy. I lecimy chyba do strefy, która jest znowu daleko. Teraz tak sobie myślę, że jednak snajperka byłaby chyba lepszym wyborem niż ten granatnik. Bo jednak ja, bez skakania, mógłbym się ustawiać gdzieś na daleko i wtedy strzelać do graczy. A jednak z granatnikiem to muszę podchodzić tak w miarę na blisko, żeby to miało sens, prawda? I słuchajcie, jeżeli zostawicie mega dużo łapę w górę, to nagram ten film jeszcze raz. Po prostu kolejną część grania bez skakania. Bo to nawet fajne jest, szczerze, przyjemnie mi się gra. Chociaż nie mogę skakać, nawet jak naciskam spację, to i tak jest fajnie. Właśnie budowanie bez skakania może być naprawdę bardzo trudne, więc nawet nie wiem, czy mi są potrzebne matsy. Bo jednak jakby nie patrzeć, jak się budujemy, to często musimy skakać po różnych strukturach i wtedy
No wtedy jest potrzebne to skakanie, tak? Więc ja będę miał z tym mega duży problem. Wiadomo, że jakoś tutaj wieżyczkę uda mi się zbudować, ale to zajmie na pewno więcej czasu niż jakbym mógł skakać. Nie wiem czemu, ale plan mam taki, aby ukryć się w którymś z tych krzaków. Na pewno będę bezpieczniejszy niż tak po prostu biegając po polu. Jeszcze burza śnieżna chyba nadciąga. O, tam się strzelają przede mną, więc może jednak pójdę trochę się z nimi poklepać. Bo jednak mam ten granatnik, to powinienem go użyć. O, jest tam gościu. Zbiję mu tego kewa, którego dopiero wypił. A właśnie podjeżdża drugi, więc ja tu chwilkę sobie poczekam. Zobaczymy co i jak tu będzie się działo. Ja już granatnik przyszykowany i czekamy tylko. Dobra, ryzykuję. Musiałem to zrobić. Z chęcią bym pokonał dwóch, ale wiem, że to jest prawie, że niemożliwe bez skakania. Bez takiego dobrego momentu. Dobra. Rozwalamy to. Gdzie oni są? Tam gdzieś. Dobra, skończyło mi się ammo. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. I wpadł do pułapki. Przecież ja teraz zrobiłem akcję 200 IQ. Tylko, żebym ja teraz rozwalił tą pułapkę. Tu są dwie pułapki. Okej, okej. Wszystko bezpiecznie. Rozwalone. Teraz tylko to zabuduję. Ej, no naprawdę, dobrze mi to wyszło. Tak na wszelki wypadek, tutaj na wejściu do tego domku postawię pułapkę. Jakby ktoś chciał wejść, pojdziemy. Jeszcze sobie wymieniłem ten granatnik na P90, bo może mi się bardziej przydać. I lecę teraz do strefy, jak najszybciej mogę. Boję się strasznie, że trafię na jakiegoś snajpera. Jak nie mogę skakać, to jestem bardzo łatwym celem. O, właśnie tak myślałem, że ktoś będzie chciał do mnie strzelać. Ja uciekam do przodu, nie strzelam się z nim. Nie warto po prostu. Ucieknę sobie kulturalnie do tego krzaczka. To jest prawie środek strefy, więc sobie chwilę tutaj przeczekam i może on tu będzie biegł. No i w sumie na moje nieszczęście skończyła się ta burza śnieżna. O, tam ktoś biegnie. Teraz by się przydała ta snajpa. Ale tak jak mówiłem, skończyła się burza śnieżna, więc no niestety teraz będę bardziej widoczny dla wszystkich snajperów. I jestem w strefie, idealnie. I zostało w sumie 8 osób do końca, oprócz mnie. No czemu ja nie mam tej snajperki już? A z auga to ja zrobię tyle... No właśnie, tylko tyle mogę zrobić z auga. Aha, pokonałem go. Czekaj, co? Mam tu gościa. Mamy go. Wow, co tu się w ogóle stało? Nie mam pytań. I nawet mi chyba HP nie zabrał, bo ja miałem chyba cały czas 150. Ale teraz mam pomysł. Postawię w tym krzaku pułapkę, tylko nie wiem gdzie. Zamiast chyba tego. Stawiam tutaj pułapkę, tak o. Jak ktoś tu wejdzie, to się mile zaskoczy. No i powiem wam, że zostały dwie osoby. Jedna osoba gdzieś tam na prawo, a druga jest na tej wieżyczce. Ale na razie strefa jest dla mnie, więc spoko. I tak w ogóle możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba ten secik. Moim zdaniem kill-off do plecaka pasuje idealnie. I tak samo ten cały zestawik do skina też pasuje. Wszystko idealnie się łączy. O, jakieś tutaj RPG lecą w stronę tej wieżyczki. Jestem w kolejnej strefie. To jest niesamowite po prostu. Więc teraz tylko czekać, aż oni będą się tam podjeżdżali, bo wtedy ja przyjdę na trzeciego i mam nadzieję, że zlikwiduję ostatnią osobę, która zostanie. Oj, oj, oj. No powiem, że gościu wiedział, że ja tu jestem. No niestety. I od dwóch stron teraz będą do mnie bili. No i dokąd, gościu, dokąd? Ej, nie mogę skakać. No to fajnie. Szybko wypiję sobie kewy, póki on jest tam na górze. Użyję sobie jeszcze apteczki, wiem, że to jest ryzykowne, ale mam nadzieję, że on tu nie zejdzie. A nie, stój idealnie nade mną. Mamy go. Jakim cudem udało się go tutaj pokonać? Tylko gdzie ten RPG poszedł? Gdzie jest jego RPG? O, weź ogarnij te śnieżki, kolego, co? Masz tego RPGa. Tak, rzucałeś te śnieżki, to teraz walcz ze mną. No i nie mogę skakać. Dostał 36. No dobra, on będzie cały czas się zabudowywał i będzie cały czas pił te kewy. Nie no, trafić go to jest chyba niewykonalna rzecz. No to ja cały czas HG będę tutaj trzymał, nie ma co. Ja nie mogę podskoczyć i spadłem. No nie. No nie mogę skakać. O nie, dobra. Teraz to źle zrobiłem. Dobra, udało się go pokonać, ale bez skakania było naprawdę ciężko.
Teraz emoteczka i jedziemy. No i słuchajcie mordeczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało się wygrać gierkę bez skakania. Ja sam w to po prostu nie wierzę. Więc musicie już zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem za takie coś. Łapeczkę w górę. Widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia, papa. No i cześć.